W 2019 roku ekipa warszawski Koks zorganizowała wielkie igrzyska youtuberów w wyciskaniu sztangi. Czy dla pieniędzy rozjebie system? Tego dowiecie się w tym odcinku. No i super, ławeczka wolna. O, nieźle. Słuchaj, a może chcesz spróbować przed treningiem taką nowość z Ameryki? Naukowcy z Uniwersytetu w Oregonie polecają kreatyna Huyumuyu Disritan 150. O, możesz odłożyć na półeczkę, strzelę sobie przed treningiem. Nie pożałujesz, nie podlewa wodą jak mono. Tylko kreatyna z WK Sklep, skurwysynu. Na mnie! Jest z nami Paweł dla Progresu. Kiedyś kanał nazywał się Dla Pieniędzy, natomiast przełożył się, jak widać. Paweł, gdzie widzisz się na naszej tabelce dzisiaj? Nie ukrywam, że na pewno chciałbym bonusać bonusa BGC, pokonując go. Myślę, że zaatakuję nawet i te 81, bo od 80 do 81 wcale nie tak daleko. Nie wiem, czy uda mi się dorównać do Piotrka, 90 kilo, bo Piotrek to jest jednak trochę siłacz. Kto z nim spał, ten wie, jakie potrafi założyć Nelsony. No myślę, że Wojtka nie będzie problemu pokonać i PNTCMZ również. Także tutaj dla pieniędzy prawdopodobnie przeskoczy gdzieś, no może i pod 100. No, to śmiało, pusta sztanga. Dobra, bo się styrasz. Całkiem tu wygodnie. Bardzo bezpieczna konstrukcja tutaj, zobacz. Nic się nie stanie. To jest atest firmy Dzik. Stempel Dzik. To już jest ława zawodnicza. Na zawodach byś na takiej wyciskał. Tak? No. Dobra. Styknie. Styka. Zachowaj siły. No kurde, ciekawe, nie? To co, już obstawiamy? Już? Już można? Ja się jeszcze czekam. Ciekawe. Już można? To ja zacznę. 115 kilo, ale powalczymy 116, żeby meduzę pokonać, dobra? Dobra. Powalczymy, lubię walczyć. Jesteś czempionem, prawda? Dobra. Dobra, to teraz ja ile ważysz, Paweł? 84. 84. Coś wspominałeś o Piotrku na pewno, że chcesz go przebić, to nie będę obstawiał niżej niż 90. Nie no, musisz Adama też łyknąć. No ja obstawiam 96 kg. Że nie wychodzisz stąd, dopóki tego nie zrobisz. 100 kg. 96. 81 i stawiam 100 zł na to. 8 dych? I tak nagle... nie idzie. Nie widziałeś, jak 6 stóp do przodu. Dych, dobra, to już 8. Nie wytychaj przed siebie. Ogień. Formalność. No. O to mi chodzi. Myślę, że tam jeszcze było troszeczkę zapasu. Ja musi. Kogoś pokonałem? Tak. Wdychałeś. Przed Kubę. Zabawa się zaczęła. Dobra. Wojtek następny. No mam małe serce do walki, ale ma. To się liczy. Nie. To tu się przygotowujecie przed twoim MMA? Tak. I tutaj mam dużo zawodników szykujemy, jak widzisz. Ja bym chciał, żebyście wy we dwójkę się zmierzyli z braćmi Tyburskim. Ty z Sakerem albo z Roburem, bo oni są troszeczkę więksi, więc pączka to by tak trzymały, wiesz, ja na dystans łapy. Atakujemy Freeza i Bonusa, 82,5. Atakujemy. Trzy osoby łykniesz jednym powtórzeniem. Tutaj jest 82,5 kg, jest to osobisty atak na Freeza. Od tego się zaczyna. Freeze, motherfucker! Ogień! Freeze! Dobra. Nie no, to było mało. Na początku lekko bujnęło, ale skorygowałem i poszło. Widać, że o, Adam. On siedzi gdzieś na zewnątrz i patrzy. Atakujemy Adasia. Ja wiem, że ty po prostu byś nie mógł spojrzeć na siebie w lustrze. Jakbyś nie wycisnął więcej od Adama. Nie, to jest za to, że ostatnio jak mieliśmy jechać na starówkę, to musiałem na niego czekać 45 minut, aż skończy robić swoją składankę na CD-ROMie. Mimo, że mamy 2019 rok. I to jest za to, Adam. Czy no, ja bym 9,6.
Pytanie, czy wchodzimy, wiesz... Tak, 96, a potem 100. Będziecie mieli więcej materiału? To znaczy nie, no pytanie jeszcze wyprzedzasz to na trzeciego, to jest nielegalne. No to czy tak chcesz robimy. Jeden po drugim? Na trzeciego. No na trzeciego. Jeszcze jest opcja, że możesz na kurwa, na piątego wyprzedzać. Wtedy łykasz i samu, kurę, Adama, Piotrka. Ja pierdolę. Tylko to jest duże ryzyko. Byś parę osób zdemotywował i pogrążył. Byś miał je na sumieniu, także to jest twoja decyzja. No nie wiem. Trzeba zrobić jakieś głosowanie w internecie. Wysyłajcie SMS-y. Nie, dobra, robimy. 9-6? Przed Adama? Czy 101? A potem zaatakujemy 101. No i metoda małych kroków. A potem meduzę, nie? To jest tak jak się właśnie z dziewczyną na pierwszej, drugiej randce. Metoda małych kroków. Pierw ręka tu, później tu. Trzeba bazy, później tu. Zdobywanie baz, tak? Tak. Ja to się w angielskim pierwsza nazywa. Baza, nie wiem, druga. Nie. Pierwsza baza, to jak druga baza i trzecia baza jest od tyłu. Ja jeszcze nie kumam do końca. Ej, a myślicie, że jakbym sobie zapuścił włosy aż stąd, to mógłbym sobie zrobić taką grzywkę jak ma Pączek? Nie. Na pożyczkę? Nie. Broda ci wystarczy. Ja już tak myślę. I tak już Paweł wyprzedził na czwartego, 4 osoby. Bardzo fajnie. Rekordowy skok. Tak. Już się zapisałeś. A teraz jest odwieczna walka Vibros kontra Abstrahuje. To nie jest tylko, że Adam i dla pieniędzy, tylko ty tutaj przyjechałeś reprezentować Abstrahuje. Tak. Więc duża stawka. No i co? Lecimy? Duża presja. Lecimy. Dawaj panie. 96 kg. Spokój na początku i na pewno będzie. Spokój na początku. Koncentracja. Tak, koncentracja. I ogień. Góra, góra, góra! Idziemy po ciebie! Na początku powolutku? Tak, ale ja chciałem powiedzieć właśnie, że jakie wolne miałeś w dół bardzo wolno i widać, że ty nie wyciskasz często, ale tu masz tak naprawdę z techniką taką 10 kg jeszcze masz więcej. Tak mówisz? Tak? Bo zobacz jak powoli opuszczał. To znaczy wiesz, to różnie. U niektórych to dobrze jak wolno opuszczają, nie? Niektórym szybsze opuszczanie lepiej wyjdzie. Byle to było kontrolowane, nie? VIP BROS SROS. Dokładnie. Trzeba w ogóle dopisać tutaj VIP SROS. Kocham rywalizację i gratuluję ci w chuj. Serio. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie słowa to jest naprawdę wielki prezent. O! Kurwa, przepraszamy, że nie oglądaj. I Samu też tam patrzy, ja wiem to. I Samu jeden z pierwszych komentarzy, jak zapytałem ile freeze wycisnął. Także on tam, wiesz, siedzi i tylko czuwa, czy ktoś się tutaj na tabeli nie zbliża do niego, no. Napędzacie prawdziwy wyścig zbrojeń, naprawdę. Tak się zaczynały wielkie konflikty. Nie tylko między ZSRR a USA, ale wieloma youtuberami. Pierw się pojedynkowali na ilość subów, teraz na ilość podniesionych, a raczej wyciśniętych kilogramów. Tak działa nasza kochani psychologia. Możesz mocniej, tylko raz. Dostałem 4. Dobra. Nie, jeszcze raz tak mocniej trochę pierdolnie. No odpocznij jeszcze. A i pragnę przypomnieć, że nie brałem żadnej przedtreningówki w przeciwieństwie do pozostałych zawodników. Czuwaj, bądź, no, odrobinę szybciej, kto uważasz, no, nie tracić. Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, kurwa, 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 no, ale jest kurwa. Zaatakuję jeszcze raz. Jeszcze raz odpocznij, bo to małe kurwa, które zadecydowało. Zrujnujesz mi weekend, jak tego nie wyciśniesz. Ja będę się źle czuł. Jeszcze raz. Weź sobie porozciągaj trochę. Kurwa, masz. Ale ja tu jeszcze wrócę oczywiście, ale panowie, tak dla jasności. Tak za miesiąc. Ale jeszcze podjedź. Podjadę, podjedź. Spokojnie. To tak było, że właśnie może pójść za drugim. A ostatnio z chłopakami ćwiczyliśmy, to za trzecim weszło. 10 minut odpocznij. 10 minut. Dobra, czyli teraz sprawdzamy jednak te dłuższe przerwy. Tak. Spróbujemy teraz jak Saker proponował. I pewnie... Profesor Saker. Będzie w takim kitu białym występować. Z okularami, tak, jest taką pałeczką. Wyjaśniać wszystko. Trochę się boję, jak używasz takich słów po tych bazach, nie? Ale, a chuj. Ja nie rozumiem, o co chodzi z pałeczką. Ja nie rozumiem, o co ci chodzi w ogóle z tą fajną.
No. Jestem naćpany mamą, więc... Mamą? Że mam... Bombą. Bombą. Naszą przetreningówką, której nie wziąłem. Czyli jednak zażywacie coś. No pierdalamy bombę. I co w niej jest? To są jakieś pochodne amfetaminy? Niestety. Niestety nie można takich rzeczy w Polsce sprzedawać, więc mamy... Czekaj, bo to źle zabrzmiało. Chyba masz fazę po bombie. Na szczęście nie można takich rzeczy w Polsce sprzedawać. Chodzi mi o to, że serio były kiedyś pochodne na przykład efedryny i tego typu, nie? Ale no właśnie od lat są zakazane, ale my mamy taką najmocniejszą wersję legalną na rynku. Czy ona się nazywa Tajfun? Może się był tak nazwać. Był taki znany dopalacz. Tak? Tajfun? Tak. Nie ogarniam dopalacz. Tylko mefedron znałem i to tylko z opowieści, bo ja nie wiem, mefedron jak takie znałeś? Rzeczy działają. Bo tak ci klepam, że to szmata. Ludzie ci opowiadali, co robiłeś, nie? Potem, z takich opowieści. Paweł odpoczął 10 minut. Atakujemy! Mocny, kurwa. Kurwo! Mocno! Kurwa no! Ach! No było zawahanie. Chyba ten... Chyba tylko to. Nie? Ale ja tu jeszcze wrócę. I poprawię wynik, obiecuję. Wami sobie. Czyli kończymy na 96, tak? Czy próbujemy bez tego? I wyrównujemy stówę. Kurwa no. Zobacz, byłby... Byłby żywopłot. Ale trzecia próba to już nie wiem. To jest naciągane takie mocno. Chociaż w tej świątyni działy się pojebane rzeczy. I samo tak wycisnął. Tak... Dobrze, za 10 jakby... kolejnych minut. Czuwam. Wariografię czy pomogę? No właśnie, bo do tych z ręką na sercu. Prawa? Kurwa, nie wiem. Na pewno nie pomogę. Ale jest taki efekt psychologiczny, nie że jak ktoś tylko położy na to ręce, to wydaje ci się, że idzie łatwiej. Jest. Pomyślałem sobie, kurwa, pomaga mi i nagle poszło. Z naszych stron od robura nic, nawet no nie dotknęliśmy. Nie, prawa ręka na serce. Zajebiście. Ale kilogram. Dzięki chłopaki. Kilona. Nie sądziłem, że podniosę stówkę, nigdy nie atakowałem żadnych rekordów swoich. Mamy dziękuję tak. Wam za oglądanie. Czy ty teraz się zmieścisz w ogóle? Bardzo ważny dla mnie moment. Chciałem podziękować chłopakom tu zgromadzonym Państwu przed odbiornikami. Uwaga, bo to jest nie takie... To nie jest takie proste. No i co? Challenge'ujemy Meduzę niedługo, a następnie maksymalnie. Mam nadzieję, że Krystiana Pudzianowskiego tutaj nie zaproszą. Dawaj na trzeciego od razu przed Maxa i Meduzę razem. Co tam się będziesz tak słuchał? Ale kurczę, dwóch zabstra w pierwszej trójce. Nice. No. W pierwszej piątce. W pierwszej piątce, racja. Ale na podium. Co jeszcze więcej mogę powiedzieć, chłopaki? Kupujcie ubrania dzik, suplementy, no i generalnie dbajcie o siebie. A, przyjadę tu właśnie. Za miesiąc przyjadę, wezmę przetreningówkę bombę i zrobię to na bombie. O. A serio, nie, wiesz, bomba naprawdę by się dała parę kilo. No, okej, okay, bo nie jestem w tej chwili na żadnej przetreningówce. Nie jadam żadnych suplementów, odżywek, białkowych, karbo, BCA, nic z tych rzeczy się nie dzieje. Taki brzuszek. Dzięki Bogu. Tylko to, co wymieniłeś, dzięki Bogu, że to się nie dzieje. No ale jakbyś wziął bombę, to naprawdę 105 mogłoby pójść. To ma duży efekt. Dla kogoś, kto w ogóle jest niestymulowany niczym? O kurwa, chłopie. Widzimy się. Ja jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że jak będzie dużo łapek w górę, to zjem swoje gówno i piszcie w komentarzach, kogo widzicie jeszcze w naszej tabeli. To było impaktowe. Najbardziej chyba impaktowy call to action, jaki widziałem.